Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Szkiełko i Oko. Nazywam się Karolina Ziewiecka i tym razem przedstawię Państwu dwie grupy, studentów i pracowników naukowych Politechniki Świętokrzyskiej. Obie te grupy przez kilka miesięcy opracowywały projekty, na podstawie których później skonstruowano łaziki marsjańskie. Zapraszam. Częstotliwościach robot otrzymał nowe godzin, jak niestety poświęcone na wykonanie elementów fizycznych, bo projekt jest projektem, natomiast później trzeba z tego modelu bryłowego przełożyć go na model fizyczny. Konstrukcja, ta pierwotna podstawa została zaprojektowana na poprzednie zawody, natomiast uległa dość radykalnej przebudowie na te zawody, ponieważ została wymieniona całkowicie nowa elektronika. Została napisana nowa aplikacja związana ze sterowaniem, wymieniona część została napędów w części robota, chwytak został zaprojektowany na nowo, także szkielet, powiedzmy, został ten podstawowy, natomiast z gruntownej przebudowie uległ łazik. Gdyby, dajmy na to, ten łazik znalazł się na Marsie, do jakich zadań mógłby być przeznaczany? Znaczy, w ogóle wszystkie te pojazdy autonomiczne, które są projektowane jako łaziki, mają jeden cel, pomagać ewentualnym przyszłym osiedleńcom, którzy tam przyjadą, czy tam przylecą, tak, i będą tam żyć, no, część prac fizycznych, żeby za nich wykonywać. Dostarczanie elementów, przywożenie czegoś powspółrzędnych, no tam nie ma systemu GPS, natomiast może kiedyś zostanie jakiś stworzony podobny system jakiegoś globalnego nawigowania po Marsie i wtedy powspółrzędny będzie przywoził jakieś elementy, detale, no, do budowy tych, myślę, nie wiem, osiedli, miast, nie wiem, no, taka przyszłość chyba świata, że będziemy musieli się kiedyś osiedlić na jakichś planetach innych. Na czym polega sterowanie takim urządzeniem? No tutaj mamy do wyboru 5 trybów. Teraz jest ustawiona pozycja, czyli pierwsze dwie osie manipulatora. Można nimi poruszać, to są osie obrotu. Kolejna jest orientacja, to są kolejne dwie osie. I orientacja tutaj samej końcówki już chwytaka. No i jest jeszcze tryb jazdy, podczas którego możemy po prostu sterować całym łazikiem. Przemieszczać do przodu, do tyłu. W jakiej odległości trzeba od łazika się znajdować, żeby móc nim sterować? To znaczy, w tym trybie z tabletem to tak do 10 metrów. Bo dalej już są problemy z zasięgiem. No jeszcze, jeśli na przykład jest w pobliżu dużo sieci Wi-Fi, to też jest trochę problem niestety. Po prostu łazik ma duże opóźnienia w związku z tym, że musi to jakby wszystkie te znaleźć swoją sieć wśród pozostałych tych sieci, które są jakby w eterze. W trakcie zawodów posługujecie się innym oprzyrządowaniem, tak, jeżeli chodzi o sterowanie? W trakcie zawodów mamy do dyspozycji laptop i do tego jest joystick modelarski. No i wtedy jest dużo precyzyjniejsze sterowanie niż tutaj na tablecie, ponieważ tutaj to jest, tablet jest tylko do przejazdu z miejsca na miejsce, nie na czas zawodów, nie podczas wykonywania konkurencji, tylko po prostu przejechać z punktu A do punktu B. Druga prezentowana grupa, która skonstruowała łazik marsjański, to studenci i doktoranci z koła naukowego FUPLA. Zespół na co dzień studiuje i pracuje na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Pod przewodnictwem doktora Roberta Kazały studenci i doktoranci przez kilka miesięcy przygotowywali projekt, by ostatecznie, krok po kroku, skonstruować wyjątkowego robota przystosowanego do realizacji tak zwanych zadań marsjańskich.
przygotowanie takiego łazika to jest dosyć duży nakład pracy i tak jakby ten pierwszy etap to jest związany z przygotowaniem projektu, czy trzeba określić jakieś założenia. Bo tutaj pewne ograniczenia narzucał regulamin konkursu i dlatego na przykład maksymalna masa łazika no to jest 50 kg. Oczywiście tu w regulaminie jest tak, że czym łazik jest mniejszy, tym ma się więcej punktów dodatkowych. To dlatego tutaj zdecydowaliśmy się na uzyskanie jak najniższej masy i nasz łazik ważył na przykład 35 kg. Dodatkowo na przykład wymiary łazika ograniczone w zasadzie były tym, żeby się zmieścił do bagażnika samochodu, żeby ułatwić jego przewożenie. Czyli znaczy on spełnia wymagania tak jakby zawodów, bo tu tak jakby przy operacji na panelu, gdzie przełączamy przełączniki, to jest tak jakby wymaganie, tam on ma 1,5 metra wysokości, czyli to ramię robota musi sięgnąć do najwyżej położonych przełączników. I to są tak jakby te główne ograniczenia. Dla nas tutaj większym wyzwaniem było zrobienie tak jakby fajnej konstrukcji wewnętrznej. I tutaj jest tak zrobiony ten robot, że w zasadzie z internetu możemy sterować każdym podsystemem tego robota. Czyli tak jakby jedno, że podłączamy joystick i tutaj sterujemy poprzez komputer, ale można spokojnie napisać aplikację czy stronę internetową, gdzie każdy będzie mógł wejść i sterować tym robotem poprzez tam naciskanie jakichś tam przycisków i podglądać, jak ten robot pracuje. Czyli każdy tam układ wewnętrzny można obserwować na stronie internetowej. Też taka jedna z części tego projektu to była właśnie budowa strony takiej internetowej serwisu, który pozwalał tak jakby obserwować działanie tego robota. Sterowanie wygląda tak, że sterujemy za pomocą joysticka od takiego konsolowego, komputerowego. Możemy sterować podwoziem. Tutaj w tej chwili służy do tego ta oś joysticka. Możemy sterować ramieniem tego robota. Możemy sterować tutaj tym chwytakiem, końcówką ramienia. Możemy także sterować, jak wyglądają te wszystkie tak, manewry? Tak, oczywiście. Także możemy, jak widać, jeździć. Jak widać, sposób skręcania jest taki jak w czołgu. Jedne koła jadą do przodu, drugie do tyłu. W ten sposób. Nie ma on skrętnych kół. Skręcanie odbywa się w ten sposób. Możemy sterować tutaj ramieniem. W zasadzie każdą częścią tego ramienia z osobna. Możemy sterować tutaj tą końcówką, która służy do zbierania jakichś przedmiotów, wykonywania tych zadań, które tam należy wykonać na zawodach. Najmocniejsza strona, Pana zdaniem? Moim zdaniem to, że mieliśmy na tyle dużą kontrolę nad nim, że nawet jeżeli coś zawiodło, mogliśmy to ożywić bez dotykania łazika. Dzięki temu, że zastosowaliśmy w naszej konstrukcji dodatkowy komputer, który odpowiadał za restarty poszczególnych modułów. Obie drużyny reprezentowały Politechnikę Świętokrzyską w tegorocznej, drugiej już edycji European Rover Challenge w Podzamczu Chęcińskim. To pierwsze w Europie zawody łazików marsjańskich. Zespoły z całego świata, które wzięły udział w rywalizacji, musiały zmierzyć się w 5 konkurencjach terenowych, polegających m.in. na pobraniu próbki gleby, naprawach serwisowych czy dostarczeniu pakietu medycznego rannemu astronaucie. W konkursie uczestniczyło 26 drużyn z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Turcji, Bangladeszu czy Indii. Łaziki marsjańskie skonstruowane przez studentów i pracowników naukowych Politechniki Świętokrzyskiej znalazły się w pierwszej dziesiątce spośród niemal 30 drużyn biorących udział w zawodach. Obie grupy nie mają zamiaru się poddawać i w przyszłym roku również wezmą udział w rywalizacji. A w dzisiejszym odcinku programu Szkiełko i Oko to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.